Bardzo serdecznie i ponownie na moim kanale. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. W dniu dzisiejszym przychodzę do Was z produktem, który idealnie sprawdzi się w wakacyjnej pielęgnacji. I zdecydowanie on, akurat on, jest Wam bardzo potrzebny we wakacyjnej pielęgnacji. Trzeba go mieć na urlopie ze sobą. Dlaczego? O tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Wyczerpiemy znamiona polecenia produktu i omówimy sobie wszystkie składniki aktywne. Także zdecydowanie jest to produkt odpowiedni dla każdego typu skóry. Tylko co dany typ skóry, inaczej musi stosować ten produkt. Dlaczego, to też będzie wszystko wyjaśnione w dzisiejszym filmie, także nie zabraknie tutaj wrażeń. Dawki wiedzy, jak najbardziej najbardziej elementarnych rzeczy. Tak, to chciałem powiedzieć. Wiecie, jak się nawija, jak bielicka, po prostu czasem takie drobne luki słowne występują, ale to nie jest nic złego, w zupełności nie zamierzam tego ciąć. Także jeżeli Wam się taki filmik spodoba, proszę o łapkę w górę, bądź tam w dół, bez znaczenia. I zapraszam Was oczywiście do oglądania dalej. Trifluoro Octan Mocznika. Przecudowny składnik aktywny, który ma atomiczną ilość badań naukowych, które stanowczo podkreślają, a wręcz mówią, dowodzą o przecudownych właściwościach odmładzających, przecudownych właściwościach regenerujących uszkodzoną barierę lipidową. Czyli na wakacje jak znalazł. Ponieważ bariera lipidowa może dostać w kość. Silne, progresywne nawilżenie skóry. Bardzo silne odżywienie skóry. To robi Trifluoro Octan Mocznika. Nie wykazuje on żadnych właściwości na mocy keratolitycznej, czyli on nie złuszcza tak jak typowy czysty mocznik w wysokich stężeniach. Nie uwrażliwia on również skóry na promieniowanie słoneczne. Także tutaj jak najbardziej w synergistycznym połączeniu z peptydami mamy tutaj intensywne kombo przeciwzmarszczkowe, odmładzające i regenerujące w cenie obecnie 4 zł. Na upartego ten produkt wystarczy Wam w jednym opakowaniu na 2 zastosowania. A dla bardziej upartych, jeżeli będą go stosować zgodnie ze sposobem, który będzie omówiony przeze mnie w podpunkcie 2, nawet na 3. Także kuracja, jedna kuracja koszty aplikacji jednorazowej to wyniesie Was około złoty tam 30. No to jest zdecydowanie, jeżeli chodzi o pielęgnację, skin changer, ponieważ otrzymujemy bardzo dużą dawkę substancji aktywnych w atrakcyjnej cenie, otrzymujemy pełną skuteczność. Dla kogo więc ten produkt będzie odpowiedni? Dla każdego typu skóry. Tylko w przypadku skóry suchej, dojrzałej, odwodnionej i wrażliwej i suchej, ten produkt stosujecie jako krem na noc. Czyli nakładacie tonik, serum i ten produkt jako krem na noc i tak idziecie spać. W przypadku skóry tłustej, problematycznej, trądzikowej, z łatwością do zapychania, nakładacie taką maseczkę na oczyszczoną skórę na 20 minut i ją spokujecie i przystępujecie do dalszych kroków pielęgnacji. Ponieważ pozostawiona w przypadku skóry tłustej, problematycznej, trądzikowej może, ale nie musi, ale może i o tym warto, to warto powiedzieć, zapychać. Nie musi, ale może to zrobić. Dlatego w przypadku skóry trądzikowej, trudnej, czyli łojotokowej, rozregulowanej, bądź skóry, która bardzo łatwo się zanieczyszcza, rekomenduję spłukiwać tą maskę po 20 minutach i ona w ciągu tych 20 minut i tak wykaże swój potencjał. Czyli ten potencjał zostanie oddany Waszej skórze. Maseczki, jeżeli ją zostawiacie na twarzy, jako krem nie możecie łączyć jej z peptydem miedziowym, ponieważ ma chelator, disodium etta. Jeżeli w przypadku skóry tłustej, problematycznej, trądzikowej tą maseczkę będziecie zmywali wodą po 20 minutach,
Później po jej zmyciu możecie nałożyć produkt z tripeptydem miedziowym. Dlaczego? Ponieważ zmyliście tą maskę, więc zmyliście też ze skóry chelatory. Czyli na waszej skórze nie pozostają wtedy chelatory. Także jak najbardziej, jeżeli chodzi o specyfikację działania tego produktu, można go stosować naprawdę na dwa fajne sposoby. I nawet zmywalny w ciągu 20 minut daje magię na twarzy, daje efekt rozświetlenia, baby skin, nawilżenia, nawodnienia, ukojenia, regeneracji. A przede wszystkim jest to nam potrzebne we wakacjach, na wakacjach. Skóra się domaga intensywnej terapii, intensywnego nawilżenia. Nie ma co czekać do końca urlopu z regeneracją skóry, ponieważ regenerować skórę to my możemy doskonale w trakcie urlopów i w trakcie wakacji i nie ma tutaj żadnego problemu na mocy integralnej. Także pielęgnacja, regeneracja, naprawa nawet na wakacjach. I ten produkt, który chcę wam dzisiaj zarekomendować, jest to Bielenda ujędrniające peptydy i jest to przeciwzmarszczkowa maseczka. Obecnie ona w Rossmanie kosztuje 4 zł. 3 zł 99 groszy. Jej cena regularna to, czekajcie, 5 zł, no 5 zł albo 6. Więc teraz za 4 ziko w Rossmanie jest promka. I co nam mówi producent? Bo słuchajcie, nie mogę postawić tej maski pod powiązanie z serum z tej serii. Dlaczego? Pozycje INSI i składniki troszeczkę się różnią niż w przypadku serum do twarzy z tej serii. Czyli zdecydowanie, co za tym idzie, maseczka do twarzy jest silniejsza. Aktywnie ujędrniająca peptydowa maseczka przeciwzmarszczkowa szybko i skutecznie poprawia wygląd cienkiej, przesuszonej, pozbawionej elastyczności skóry dojrzałej. Skoncentrowana kremowa formuła została oparta o nowoczesną technologię Advanced Pro Age Technology z biomimetycznym kompleksem multipeptydów i botanicznym kolagenem, ukierunkowaną na maksymalną skuteczność w spowolnieniu widocznych na skórze oznak upływającego czasu oraz poprawę jędrności i jakości skóry dojrzałej. Biomimetyczny kompleks multipeptydów z zaawansowanymi heksa- i tripeptydami, czyli mamy tutaj takie kabum po prostu, stymuluje mechanizmy obronne skóry i umożliwia proces jej odnowy, poprawia elastyczność, osłabiając procesy grawitacji i opadania skóry. Botaniczny kolagen odpowiada za sprężystość i strukturę skóry, tak, bo on nie przenika, pozostaje na powierzchni, więc on robi na powierzchni robotę. Roślinne komórki macierzyste o działaniu przeciwstarzeniowym wspierają witalizację i ochronę komórek naskórka, wzmacniają i wygładzają skórę. Pielęgnacja skóry peptydową maseczką to widoczna poprawa wyglądu i lepsza jakość skóry. Skóra staje się jędrniejsza, gładsza, dobrze odżywiona, pełna młodzieńczego blasku. I jeżeli chodzi o pełne INSI, musimy sobie omówić składnik po składniku, co jest dokładnie w tym produkcie, abyście mieli tak zwany światopogląd, co w niej dokładnie jest. Nie, inaczej, kosmetykopogląd. O, będzie lepiej brzmiało, co w tym produkcie dokładnie siedzi i co za co odpowiada. Czyli mamy główną bazę produktu, rozpuszczalnik dla większości substancji aktywnych. Woda. Później mamy masło shea i dlatego rekomenduję ją zmywać przy skórze tłustej, problematycznej, trądzikowej. Masło shea odbudowuje barierę lipidową, tworzy taką warstewkę ochronną, która chroni przed wyparowaniem substancji aktywnych z skóry, przez co składniki aktywne mogą w świętym spokoju się rozwijać, przenikać i działać. Później mamy glicerynę, humektant, która wiąże wodę w naskórku, bardzo silnie nawilża skórę. Olej awokado, który przyczynia się do znacznej naprawy bariery lipidowej i do łagodzenia podrażnień na skórze. Później mamy olej babassu, który wykazuje bardzo silne właściwości łagodzące, wyciszające zaczerwienienia, podrażnienia, rumień, świąt, zaczerwienienie. Także to jest taki olej, który naprawdę regeneruje bardzo silnie skórę. Później mamy Coco Caprylate, czyli mamy emulgator, żeby fazy wodne z fazą olejową połączyć w jedną, także jak najbardziej. Później mamy transporter przenikania substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry, czyli nośnik, żeby wszystko nam ładnie wnikało, żeby wszystko nam pięknie działało, nie na powierzchni, a w głębszych warstwach skóry.
Później mamy triple argonin, jest to składnik, który jest coraz częściej stosowany przez producentów, ponieważ mimo swoich właściwości konsystencji otwórczych wykazuje bardzo silne właściwości regenerujące skórę. I coraz więcej producentów triple argonin dodaje do swoich kosmetyków. I to się nie dzieje bez powodu. Także mamy kolejny składnik. Ja to zaliczam jako składnik aktywny, do składników aktywnych. Później mamy transporter przenikania substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry, sorbitol, humektant, który nawadnia bardzo silnie skórę, działa elektrolitycznie na naszą skórę, dostarcza jej braki, luki i potrzebną ilość wody i wilgoci, żeby skóra się maksymalnie nasyciła i żeby była przegenialnie nawilżona. Oligopeptyd 68, palmiotyl tripeptydę 5. Połączenie synergistycznych oligopeptydów z palmiotylem tripeptydem 5 daje nam kluczowe globalne działanie antyzmarszczkowe, czyli antystarzeniowe. Bardzo silnie stymuluje produkcję kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego, jak i również białek podporowych, przez co zachodzą procesy naprawcze w głębszych warstwach skóry dzięki transporterom przenikania, które pozwalają wtłoczyć te peptydy w głębsze warstwy skóry. Przez co efekt, który otrzymujemy, nie jest efektem chwilowym, a jest efektem długoterminowym, który utrzymuje się na naszej skórze. Także zdecydowanie to są dwa takie aktywne peptydy, które działają bardzo silnie przeciwstarzeniowo. Później mamy palmiotyl dipeptyd 5, diaminobutyr rower, hyksoterolinę i acetyl heksapeptyd 8. I to są składniki, które też poza walorami przeciwzmarszczkowymi i bardzo silnymi przebudowującymi nasz kolagen, posiadają bardzo silne właściwości gojące. Czyli bardzo silnie stymulują proces odnowy tkanek, bardzo silnie przyspieszają regenerację skóry w przypadku jakichś drobnych zadrapań, podrażnień, mikrouszkodzeń skóry. Mamy tutaj zdecydowany, przyspieszony proces globalnej regeneracji. Czyli nasza skóra poza kopniakiem przeciwstarzeniowym otrzymuje bardzo mocną dawkę gojąco-regenerującą. Czyli mamy tutaj zamknięte kompleksy, które zamiast się tylko kierować na właściwości odmładzająco, przeciwzmarszczkowo i tam powiedzmy sobie nawilżająco, wygładzające, skupiamy się również tutaj na bardzo prawdziwej i efektywnej, skutecznej regeneracji skóry. Także to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Później po grupie tych innowacyjnych peptydów mamy hydrolizowane proteiny soi, które wykazują bardzo silne właściwości przeciwstarzeniowe i łagodzące suchą, popękaną, podrażnioną skórę. Także również proteiny są zdecydowanie potrzebne do prawidłowego funkcjonowania skóry. O proteinach bardzo intensywnie się rozpowiadałem w przypadku polecajki Liren Pech Balance. Później mamy oczywiście komórki macierzyste, które wykazują właściwości bardzo silnie regenerujące. I są to roślinne komórki macierzyste, które goją skórę, które stymulują skórę, które naprawiają skórę, które bardzo silnie stymulują skórę. To jest naprawdę stymulacja bardzo silna, nie jakaś tam płytka powierzchowna na chwilę, bo to, bo tamto, tylko mamy tutaj naprawdę z prawdziwego zdarzenia bardzo mocną stymulację komórkową. Super sprawa, że dodali właśnie te roślinne komórki macierzyste, ponieważ jest to naprawdę bardzo skuteczny, bardzo efektywny i bardzo przyjazny dla skóry składnik. Czyli on nie robi nam żadnych krzywd, a jest dla naszej skóry bardzo, bardzo przyjazny i nasza skóra bardzo go lubi. Przez co efekty uzyskane są piorunujące. Także komórki macierzyste, świetna sprawa, jeżeli chodzi o ich zastosowanie w maskach. Później mamy oczywiście ekstrakt z alg, który wykazuje właściwości nawadniające, nawilżające, seboregulujące i dające taką kołderkę ukojenia na skórze, takie otulenie skóry, taką ochronę skóry. I to jest coś pięknego, coś cudownego, coś rewelacyjnego, ponieważ stabilizuje nam to tak naprawdę działanie wszystkich innych wcześniej zaaplikowanych składników aktywnych, które są umieszczone w tej maseczce. Później mamy olej sojowy, który działa odbudowująco na barierę lipidową. Ryżowe aminokwasy i beta-sistosterol, czyli ryżowe aminokwasy i beta-sistosterol.
substancje bezwzględnie naprawiające barierę hydrolipidową i wspomagające działanie peptydów. Czyli wspomagają peptydy do głębszej penetracji w głąb skóry. Czyli również chronią peptydy przed wyparowaniem, przed ewentualną ucieczką w wyniku środowiskowych różnych zaniechań, ale również same w sobie bardzo silnie regenerują naszą skórę. Beta-cystosterol i aminokwasy i proteiny właśnie ryżowe to są cudowne składniki łagodzące, wyciszające, przynoszące maksymalne ukojenie, łagodzące podrażnienia, świąt, zaczerwienienia. Naprawdę rewelacyjna sprawa. Naprawdę ta maska została przemyślana nie tylko i wyłącznie pod kątem przeciwzmarszczkowym, ale również zapewniającym bardzo silną regenerację skóry na wielu poziomach. Później mamy w składzie oczywiście hydrogeneryzowaną lecytynę, która wykazuje właściwości regenerujące. Później mamy w składzie sól morską, która wykazuje właściwości regenerujące. Skwalan, który chroni naszą barierę lipidową przed odwodnieniem. Tokoferol, witamina E, witamina młodości, antyoksydant, silne właściwości przeciwstarzeniowe. Ascorbyl palmitate, najsłabsza i niestabilna forma witaminy C, ale ona nie wchodzi nam w interakcję z jakimikolwiek peptydami, czyli ona nie destabilizuje nam peptydów. Palmitynian ascorbelu nie robi krzywdy, także zdecydowanie. Później mamy czystą lecytynę, która wykazuje właściwości regenerujące. L-prolinę, aminokwas, który stymuluje produkcję kolagenu, białek podporowych i elastyny. Cudowna sprawa. Transporter, przenikanie substancji aktywnych. Później mamy alantoinę, która łagodzi podrażnienia i regeneruje skórę. Chelator, disodium etam, czyli w przypadku pozostawiania tej maseczki na skórze nie możecie nałożyć przed nią nic z peptydami miedziowymi. Nic. Zdecydowanie nic. Transporter, przenikanie substancji aktywnych w głąb skóry. Później mamy trifluoroocetan mocznika, czyli ten składnik, który był na początku filmu omawiany. Transporter, przenikania substancji aktywnych w głąb skóry. Następny transporter, alkohol benzylowy z grupy aromatycznych, naturalnych alkoholi, konserwant, nie robi żadnych krzywd naszej skórze. Cudowna sprawa. Fenoksyetanol, nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących. Etylheksylgliceryna o właściwościach zagęszczających i lekko okluzyjnych, zapach i kompozycje zapachowe i na tym skład się kończy. Ja zdaję sobie sprawę, że skład jest bardzo długi, ale zobaczcie, ile mamy tu aktywnych. Ile mamy tu składników aktywnych, ile mamy tu składników bodźcowych, ile mamy tu składników budulcowych, ile mamy tu składników regenerujących. Zobaczcie, kopalnia, to jest złoto. Maseczka ma przyjemną konsystencję. Ja już Wam mówiłem, z tej serii tylko maseczka, krem pod oczy i serum do twarzy ma dobry skład. Kremy do twarzy nadają się do utylizacji, bo są napakowane plastikiem. Maseczka ma bardzo lekką, kremową formułę i powiem Wam czysto szczerze z mojej obiekcji, w te upalne wieczory ja jej nie zostawiam na całą noc. Dlaczego? Nałożona u mnie jako krem w te upalne dni, choć na wiosnę, cudownie się sprawdza, ale nałożona teraz, ona mi z twarzy dosłownie jest wypychana. Moja skóra po prostu się pod nią dusi. Ale nałożona na 20 minut i spłukana daje mi ponadto większy wachlarz pod kątem stosowania ewentualnych składników aktywnych. To i dodatkowo moja skóra jest w pełni zadowolona w trakcie upałów z tej synergii nałożenia tego na 20 minut. Moja skóra nie potrzebuje tej maseczki do nocnej pielęgnacji w okresie letnim. Nie potrzebuje jej na całą noc. Nie potrzebuje jej. Przez co oczywiście moja skóra dawała objaw, jakim jest duszenie się skóry. Czyli po prostu no, skóra parowała wręcz pod wpływem tej maski. I wtedy co ja robiłem? Nie zostawiałem jej na upartego, żeby mi się to ustabilizowało. Tylko spłukałem. Nie robiłem żadnego problemu. Efekty tak czy siak były. Skóra jest naprawdę napompowana, nawilżona. Widzicie u mnie ten glaskin na twarzy? To jest po tej maseczce.
Skóra jest fenomenalnie nawilżona, wygładzona, rozjaśniona, rozświetlona, rozpromieniona, zrewitalizowana i dlatego w pełni twierdzę, że na urlopy jest to idealna maska, która działa globalnie, przeciwstarzeniowo, regenerująco, łagodząco i po tym słoneczku naprawdę zrobi dobrze naszej skórze. Skóra się nasyci, napije się peptydów, aminokwasów, trifluoro od stanu mocznika, napije się antyoksydantów, także skóra będzie zadowolona i będzie ukojona, nawilżona, zregenerowana. Będzie po prostu najzwyczajniej w świecie, no co, szczęśliwa. Także recommended by Kacper, polecam ten produkt dla każdego typu skóry. Skóry tłuste, problematyczne, trądzikowe zmywać, suche, dojrzałe możecie zostawić na całą noc, tylko nie łączyć z miedzią. Jeżeli Wam się filmik podobał, proszę o łapkę w górę i komentarz. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Kocham Was bardzo, do zobaczenia.